Słuchajcie, ponad 50% osób, którzy oglądają moje filmy, nie subskrybują mojego kanału. Zrób to teraz, strzel subskrypcję z dzwoneczkiem, a jak nie subskrybujesz z dzwoneczkiem albo subskrybujesz i nie dostajesz żadnych powiadomień, wbij do mnie na Discorda, mam nowego Discorda, gdzie widzowie dostają powiadomienia o nowych filmach automatycznie. Dodatkowo na moim Discordzie będą organizowane raz w miesiącu giveawaye, w którym można wygrać fajne pokemonowe nagrody. Zapraszam serdecznie. Złapię, czy już wszystkie są Pokémon! Siema, witam wszystkich, tu Hikomikos. Czas na ogłoszenia, co będzie się działo w listopadzie, a będzie dużo ciekawych rzeczy. Między innymi Pokemit już 7 listopada w Krakowie, a 8 jeszcze nie wiem. Także zobaczymy, śledźcie moje media społecznościowe, zwłaszcza mojego Instagrama HKMKS, gdzie dodaję masę nowości z mojego daily życia. A co mamy w listopadzie? Zobaczcie sami. Ted Yursa, wydarzenie Community Day i jest to jednego, jakby to powiedzieć, swego rodzaju jedno z ważniejszych wydarzeń. Od 14 do 17 czasu lokalnego w sobotę 12 listopada. 12 listopada, coś mi mówi ta data. Otóż zobaczcie, 12 listopada będą w Warszawie regionalsy i to jedne, właściwie pierwsze regionalne mistrzostwa 12 i 13 listopada. Rejestracja oczywiście odbywa się przez stronę arcanine.gg i wszystko jest robione przez tą właśnie stronę. Zapisy na turniej 55 euro wpisowe. Ponad 800 graczy zapisało się już na te regionalsy i będzie to największy w historii Polski turniej Pokémon. Kiedyś swego czasu jeszcze, jak za czasów ISA organizowała turnieje, no to mieliśmy pierwszy w 2001 roku chyba coś takiego, STS Super Trainer, coś tam, był taki turniej. Tak wyglądał plakat z tego turnieju, można było go zobaczyć kiedyś w vintage'owych gazetach pokemonowych. I tak dalej, i tak dalej. To teraz ja będę brał udział w tym turnieju, ale słuchajcie, żeby nie było, że o Hiko, idziesz wygrać, i tak dalej, i tak dalej. Ja w karty nie grałem dobre 7 lat, tak naprawdę. Nie bardzo orientuję się, co jest teraz w mecie, i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeszcze swojej talii nie skonstruowałem, także będę zamawiał trochę z Trollentow, trochę z kart marketu i zobaczymy. Może jakąś talię sobie skombinuję na te właśnie regionalsy i będę przede wszystkim dobrze się bawił. Nie zależy mi tutaj na podbijaniu całego turnieju. Po prostu chcę się pobawić, zobaczyć, czy ktoś w Polsce jeszcze gra i swoim udziałem chcę też przyczynić się do tego, żeby było więcej polskich graczy na tym turnieju. Dobra, to jest wszystko, jeśli chodzi o właśnie te regionalsy. 12 o godzinie 9. Do 8.45 są zapisy talii online, a o 9.00 zaczyna się cały event. To będzie kategoria seniorzy, masterzy i juniorsi. Będzie też turniej Pokémon Go, słuchajcie. Ja na ten turniej Pokémon Go się nie zapisywałem, bo nie gram w Pokémon Go PvP, nie lubię PvP w ogóle. Side eventy będą przez cały dzień. Jestem ciekaw, co to będą za side eventy. Jak byłem na Mistrzostwach Świata, to była masa side eventów, dodatkowe turnieje i tak dalej, i tak dalej. Jaram się mocno, chociaż nie będę brał udziału w side eventach, będę brał udział w głównym evencie, ale moi znajomi będą brali udział w side eventach, to może jakąś relację dla mnie nagrają na kanał. Także tak to wygląda. Wszystko załatwia się przez stronę Arcanine. Tutaj są zapisy, trzeba mieć swój identyfikator gracza. Dla osób młodszych niż masterzy to już nie jest 55 euro, tylko 35 euro. Wszystko odbywa się w hali Expo. Wszystko odbywa się w warszawskim centrum Expo. No to tak to wygląda. Także wszystko, 12 i 13 listopada w Warszawie. Jeszcze można się zapisać z tego, co widzę. Jeśli ktoś by chciał przyjść i zobaczyć, jak to wygląda, to musi też mieć swoją wejściówkę wykupioną. Spectators się nazywa, tam nawet powyżej się klika i się rejestruje. Spectatora, czy można jeszcze zgarnąć? Nie, wszystkie już zostały wyprzedane. No to nie, trzeba czekać, jeśli by była jeszcze jakaś druga fala, to pewnie będą informacje na stronie oficjalnej organizatorów turnieju. I wracając jeszcze do newsów właśnie tego Community Day'a z Ted Yursą.
To Pokémon Niedźwiadek pojawi się podczas listopadowego wydarzenia Community Day. Ale co? Czy to pełnia za dnia? Ursaluna zadebiutuje w Pokémon Go podczas tego wydarzenia. Ewoluując Ursaringa, ewolucję Teddiursy podczas wyjątkowej pełni, otrzymamy Ursalunę. Teddiursa będzie w wersji Shiny, pojawi się na dziko. Ursaluna właśnie podczas do 5 godzin po zakończeniu eventu. Ursaluna będzie miała atak High Horse Power, czyli to będą w pojedynkach trenerów 100 mocy będzie miał ten atak, a w gymach i rajdach 110. Pełnia od soboty 12 listopada 14.00 do 13 listopada 6 rano na niebie w Pokémon Go pojawi się księżyc w pełni. Gdy będzie widoczna pełnia księżyca, będziecie mogli ewoluować swojego Ursaringa w Ursalunę. Po zachodzie księżyca będziecie mogli ewoluować Ursaringa w Ursalunę dopiero gdy księżyc pojawi się znów w pełni. Także 100 cukierków potrzebnych jest do ewolucji tego Pokemona i to jest jedyny tego rodzaju event, gdzie trzeba wykorzystać te pełnie księżyca, aby raz w roku, no bo nie jest powiedziane kiedy będzie kolejna pełnia, dlatego nie wiemy tego, trzeba zrobić ten event. Te ewolucje 100 Candy Teddiursa 12 listopada do godziny do 13 listopada do godziny 6. Także nie przegapcie tego. Będzie dodatkowy research, a sweet snack, także słodka przekąska. Dobra, będzie można kupić dodatkowo 3 razy Stardust za łapanie Pokemonów, 2 razy za złapanie cukierków, lury przez 3 godziny, dodatkowe fotki, incensy przez 3 godziny, dodatkowy trade, wymiany 50% Dusta, jeszcze dodatkowo będą w pobliżu gymów i rajdów, Pokemony pojawiały się na dziko, na 4-gwiazdkowych rajdach będzie, uwaga, uwaga, Ursaring. I premium ride passy nie będą działały. Bonusy, no to też te Pokemony będą się pojawiały. I dodatkowe naklejki, słuchajcie, słodziutkie, z misiami tutaj, z tego wydarzenia, na pamiątkę. Fajnie. Pokémon Go zapowiada się bardzo ciekawie. I wiecie co? Przepraszam was, że ten format jest taki po prostu całkowicie na żywo. Ale chciałem wrzucić ten filmik, żeby był wrzucony i nagrywam te odcinki tak hurtowo. Nie mam czasu, żeby po prostu przyciąć go, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Czy jednak przytniemy? Nie wiem. Fajnie. Fajnie, że jest ten event. Jaram się mocno. Ursaluna, nowy Pokémon znany z gier. Tutaj Pokémon Sword i Pokémon Shield. Bardzo fajnie. Dojeżdżaliśmy Ursalunę, żeby ona tam grzebała w ziemi, znajdywała nam przedmioty. A nie, to w Pokémon Arceus chyba to było. Już nie mam, tracę orientację, która to była gra. Pokémon Arceus, Pokémon Legends Arceus. Także Teddiursa 12 listopada od godziny 14 do 17. To ja pewnie nie będę mógł łapać żadnego z tych Pokémonów, bo będę wtedy na tym turnieju. Ale myślę, że odpalę sobie Go Plusa, odpalę sobie Incensa i kto wie, może akurat w tym miejscu wydarzenia tego turnieju będzie jakiś Pokestop, to się tam postawi lura i będzie można sobie połapać trochę Pokemonów. No to co? Ciekawy event się zapowiada. Bardzo ciekawy. Również dużo ciekawych eventów w związku z Halloween, ale o tym wam powiem jutro, bo wszystko w jednym odcinku to by było za dużo. Trzymajcie się ciepło, oglądajcie inne filmiki z Pokemonami na moim kanale, a niedługo właśnie skończę wystrój tego studia, także już tutaj nie będzie braku półek, bo półki mam docięte, tylko nie mam takich tych jakby wejściówek na półkę, jak to się nazywa, nie wiem, nie pamiętam. Trzymadełka, nie wiem, takie coś, co możesz postawić taką deskę i wtedy się trzyma półka. Wtyków nie mam takich, o. To te wtyki będę miał, poustawiam sobie resztę rzeczy, drobiazgów i tutaj na dole też sobie poustawiam i będzie wszystko pięknie, cacy, elegancko, ładnie. Także niedługo renowacja studia, jeszcze tam neony dokończę przyczepiać na ścianę i na suficie to zainstaluję jakoś tak, żeby można było je podpinać i odpinać. I co? Bądźcie czujni, bo live wracają i zapraszam was na mojego Discorda. Link w opisie, tam dostajecie powiadomienia o nowych filmach.